Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich. Cieplutko, witam YouTube. Myślę, postanowiłam, że będę się przedstawiać na YouTube, bo może nie każdy mnie zna. Nazywam się Anna Radwan i prowadzę ludzi ku przebudzeniu albo uświadamiam ludziom, że są przebudzeni już teraz. Pracuję z duszą. Od wielu lat już sama rozwijam się ze sobą i teraz jest taki etap, że przekazuję tą wiedzę, którą nagromadziła się która, która jest teraz na bieżąco też jakby u mnie mój własny proces, bo to co na bieżąco jest najświeższe i warte, żeby się tutaj zatrzymać, poprzyglądać to co na bieżąco też pokazuje mi się od świeża po to, żebym mogła to przekazać wam, żeby mogła to przekazać tobie może osobowo będę się zwracać Dlatego, że otwierają się wspomnienia i przypomina mi się moja droga i to, jak to było ze mną, kiedy ja byłam na jakimś tam różnych etapach. Bo widzę, jak łatwo, można wejść w stare ścieżki, nie wiadomo. Nawet yy, mamy takie poczucie, że to jest takie coś, co chciałabym podkreślić tutaj. Bo mamy takie poczucie, że już mamy jakiś tam etap za sobą przebudzenia, i to jest fakt, to jest prawda, że pewne rzeczy już jakby no nie wrócimy do pewnych starych systemów myślenia. Jak już jesteśmy na jakimś tam poziomie świadomości, to, to ten poziom już po prostu jest zakotwiczony w nas. Jednak taki moment ucieleśniania tego, czyli zrozumienia i poczucia naprawdę, tak jakby. Poczucia w sobie, że coś się zmieniło, że naprawdę nasze życie inaczej wygląda, to jest czasami długi proces, jednak chcę tutaj podkreślić, że to zależy od Ciebie, na jak długi jest ten proces, bo oczywiście wymiar czasu jest iluzoryczny i to jest też ciekawe, bo cały czas jednak żyjemy w tym wymiarze, prawda? Jednak każdy z Was pewnie czuje, że kiedy jesteś w procesie. To ten czas nagle trwa tak intensywnie, to jest w ogóle te ostatnie moje lata to były takie intensywne. Każdy dzień to jak po prostu miesiące, czasami się zdawało. Dlatego mówię o tym bogactwie życia duchowego, i to jest naprawdę niesamowite bogactwo, kiedy nauczymy się czerpać z tego, z tego wachlarza, z tego kim jesteśmy, i nauczymy się wyłapywać te informacje, które są dla nas. Jednak to wymaga praktyki. No, więc chcę tutaj o tym powiedzieć, że, że właśnie możemy ulec czasami takiemu złudzeniu, że mamy już jakiś etap w sobie za sobą i zaprzestajemy pewnych praktyk. Jednak, kochani, żyjemy w, takich, w takich, po prostu w takim systemie, w takim świecie, gdzie trzeba przyjąć po prostu do wiadomości i zaakceptować Fakt, że będziemy pracować do końca życia naszego ziemskiego tutaj, i kiedy przyjmiesz ten fakt, poczuj na chwilę to w sobie, bo to nie chciałabym też, żeby to było takie ciężkie, żeby to było takie słowo praca się nam kojarzy tak taką ciężkością, ale nazwałabym to przygodą odkrywania siebie. Albo poznawania siebie. Więc podejść do tego w ten właśnie sposób. Zmieni się Twój wymiar doświadczania życia, ale nigdy nie będzie kresu i końca poznawania siebie. Zależy od tego też, jakie są cele, założenia Twojej duszy, co sobie tutaj przyszliście wykreować, jakie macie plany na siebie. Od tego dużo zależy. No więc. Zacznij, zatrzymaj się nad tym na chwilę, dlatego że kiedy pozwolisz sobie na tą myśl, kiedy pozwolisz sobie na to zrozumienie i przyjmiesz to, że tak naprawdę to będzie do końca życia proces, to wtedy umysł odpuści, bo już nie będzie miał o co walczyć, a czasami umysł z nami walczy i nie chce na przykład zrobić tej jogi, czy nie chce iść na detoks, jak teraz jest taki ruch ciała bardzo intensywny i to jest super. I ja widzę, jak jest ze mną, jak czasami ja wchodzę w lenistwo, jak łatwo ulegam zachciankom, czasami i potem wchodzę w siebie, i myślę sobie, wow, jakie to jest niezwykłe, że naprawdę nie wiadomo, gdzie byśmy nie byli, to cały czas jest ta praca w cudzysłowie, cały czas coś się pokazuje tam. Więc. Jestem za tym, żeby odpuszczać, tak, ja ulubię, lubię to słowo odpuszczać sobie, czyli nie wytwarzać w sobie tej presji, też działania z drugiej strony. Czyli nie wytwarzamy w sobie tej presji, napięcia, że musimy cisnąć tutaj rozwój duchowy, praca wewnętrzna i tak dalej. Chociaż na pewnym etapie to może działać i funkcjonować, kiedy jesteśmy głęboko zagłębieni w naszych procesach, kiedy naprawdę nie widzimy tego światła w sobie, to ten proces mi takie, takie rzucanie się w taką intensywną pracę wewnętrzną wiele razy pomagało. Więc trze, trzeba umieć poznać siebie i poznać, co jest dla ciebie dobre teraz. Więc czasami takie rzucenie się na głęboką wodę i takie intensywne wzięcie się do pracy ze sobą, podjęcie decyzji, że wchodzę w to na maksa, po prostu ratuje nam tyłek dosłownie. Wielu ludzi tak postępowało, zwłaszcza w ciężkich depresjach, gdy ja też miałam ciężkie depresje, jakieś wewnętrzne swoje stany, to... To po prostu wiedziałam, że nie ma innego wyjścia, muszę podjąć decyzję i zacząć robić pewne rzeczy: robić, 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 medytować, afirmować, ćwiczyć, pilnować swojego umysłu. I to była intensywna praca. Jednak później też, jak w miarę jak wzrastamy, to jak już to się w nas układa, to jednak praca jest cały czas, ale ona już nabiera trochę innego wymiaru. Nadal trzeba się dyscyplinować, bo później myślimy, że dobra, już tyle się napracowałam, napracowałam. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja tak miałam, więc dobra, to ja sobie odpuszczę teraz. To ja po prostu pozwolę się w sobie wyluzować, to ja yy, nie wiem, cokolwiek cokolwiek to jest, chodzi o takie odpuszczenie tego wewnętrznego naszego, naszej takiej wewnętrznej, jak to powiedzieć świadomości tego kim jesteśmy, odpuszczenie um, uważności i bycia tu i teraz i pozwolenie na to, żeby umysł w, wkręcał nas w jakieś historie no więc to się zadziewa cały czas i teraz ten proces jest intensywny, bo bardzo intensywny jest czas na ziemi więc jest bardzo intensywnie w ogóle i jak w ogóle przebywamy z ludźmi czy jak wychodzimy do internetu nawet na chwilę to kiedy jesteśmy wrażliwi kiedy jesteśmy w naszym własnym procesie możemy się bardzo łatwo rozpraszać bardzo łatwo i wtedy nie będziemy w stanie wyłapać jakby esencji tych przekazów które są tam dla nas bo bardzo wiele pięknych rzeczy dzieje się w internetach i to jest cudowne jednak pamiętaj, że tu, tu jesteś po to, żeby robić swoje rzeczy i przekazywać to dalej. Bo skoro słyszysz tę informację, to znaczy, że słyszysz ten głębszy przekaz i wielu ludzi pójdzie za Tobą, po prostu patrząc na Twoje życie. I na tym polega przebudzanie się do siebie. Będziesz po prostu działać tak, jak działasz, żyć tak, jak żyjesz, ale Twoje życie będzie żywym przykładem tego, że jest coś więcej. Za czym warto podążać, bo tego chce każda dusza tutaj, która się przebudza, każda dusza chce tego urzeczywistnienia w ciele. I to jest właśnie to, co teraz się dzieje wcielanie. Lubię bardzo to słowo, mi się to podoba wcielanie takie piękne słowo, które właśnie uwzględnia to słowo ciało w sobie wcielanie dosłownie wiedzy. Mądrości, prawdy poprzez oddech, świadome bycie, bycie w teraźniejszości. I jak w, wtedy, jak mamy tą świadomość tego, że ta praca będzie sobie trwać, że ta praca po prostu jest pracą, to nagle właśnie pojawia się to odpuszczenie. Nie wiem, czy to czujesz, poczuj to na chwilę. Pozwól sobie na, takie po, na taki pomysł, że odkrywanie siebie z niekończącą się przygodą, i że Ty po prostu chcesz to robić, bo siebie tak bardzo kochasz. Że Ty chcesz siebie poznawać, że Ty chcesz wszystko przeżywać, co jest do przeżycia. Że Ty chcesz siebie poznawać na tym głębszym poziomie, dbając o wszystkie aspekty swojego istnienia. I przyjmij to, że tak jest, że tak już będzie. I że nic tego nie zmieni. I że to nie musi być ciężkie. Zdejmijmy ten ciężar z tego ładunku, który tutaj się przykleja czasami. To jest takie trudne. Jak piętrzy się w nas dużo myśli i tak się napiętrza, napiętrza czasami tak dużo procesów, to potem jest takie nagle odpuszczenie, taki przesyć, że już nie możemy więcej. To nagle tak puszcza. I w tym odpuszczeniu, kochani, dzieje się prawdziwa magia, bo to jest właśnie, to jest niezwykłe. Umysł tego nie jest w stanie pojąć. To trzeba poczuć w sobie, że kiedy napiętrza się dużo rzeczy i nagle odpuszczasz, to wtedy robi się taka przestrzeń do kreacji, do takiej świadomej kreacji, do takiego czucia życia i manifestowania tego, co chcesz. I wtedy ta manifestacja już nie jest taka trudna już nie brniemy w tą manifestację, po prostu kiedy dbamy o swoją higienę umysłu. Dbamy o bycie w sobie, dbamy o kontakt z duszą, to nasze marzenia, pragnienia manifestują się. Tak po prostu. Wycie nas prowadzi ku przebudzeniu cały czas, bardziej i bardziej. Więc uznajmy to, bo jeśli słyszysz te słowa, to nie ma możliwości. Ty już jesteś gotów na to, jesteś na to gotowa, żeby przyjąć tą prawdę, że tak jest, i żeby wziąć to odpuszczenie. Żeby wziąć te lekcje i zgodzić się na to, że tak jest. Czasami jest trudno, taka jest kolej rzeczy, ale pozwól sobie na to, żeby było trudno czasami. I jak to jest, kiedy pozwolisz sobie, że tak po prostu już będzie, bo czasem będzie łatwiej, czasem będzie trudniej? Jak to jest, kiedy nie przywiązujesz się do okoliczności życia, jakby były tobą? Tak jakby definiowały o tym, kim Ty jesteś. Jak inaczej można doświadczać życia z tego właśnie poziomu zrozumienia, że jesteś tą duszą, która żyje w tym ciele i która wybrała sobie te okoliczności życia i jest stwarza. To jest, kochani, temat gruby, mocny i naprawdę, który daje dużo wglądów i otwiera dużo nowych drzwi. Wzięcie odpowiedzialności za siebie na tym poziomie, przyjęcie tego, że jesteś tutaj, jesteś tą duszą, która mieszka w tym ciele na kilka momentów, zgoda na ten proces, zgoda na to, że zapominasz, że czasami się zakręcisz, że odpłyniesz, że. Że wrócisz znowu, zgoda na to wszystko, i nawet umiejętność radowania się i śmiania się z tego procesu czasami. Ja jestem za tym, żeby zdjąć ten ciężki ładunek z tego wszystkiego. Zdaję sobie sprawę, że są różne okresy w naszym życiu, więc mówię tutaj bardziej o takim, takim życiu codziennym, takim naszym procesie. Które się dzieje z dnia na dzień, bo jeśli dzieją się trudności coś wydarzy się trudnego, mamy jakieś, jakieś chwilowe załamanie, to naturalne jest, że z szacunku, miłości do siebie warto by było nie pomijać tego faktu, nie udawać, że wszystko jest w porządku, tylko przeżyć to należycie i uhonorować to, co się wydarzyło. Jednak jeśli jesteśmy w takiej swojej codzienności, w takim swoim codziennym życiu, to naprawdę to jest nasz wybór wybrać tą właśnie radość tą właśnie wdzięczność za to co jest po prostu powiedzieć sobie ja tak wybieram no tak mi jest ciężko, jak ciało jest takie zmęczone jak jest mi trudno, jak nie wiem dokąd zmierzam jak nie wiem gdzie jestem, nie wiem kim jestem oczywiście to też zależy od tego jak głęboko w, w tym siedzimy, jak głęboko to jest w nas jednak jeśli bardzo często, bardzo często, bardzo, ale to nawet najbardziej często, umysł nas zabiera w takie właśnie obszary niepotrzebnie. Dajemy się wkręcić, myśląc, że to są jakieś nasze historie czy sprawy, nie wiadomo co. A kiedy przystępujesz, dochodzi do tego resetu, kiedy jest ten reset, kiedy pozwalasz sobie być sobą, kiedy pielęgnujesz, medytujesz, i masz kontakt ze swoją duszą codziennie, dajesz sobie tą chwilę, to przychodzi takie zrozumienie, wgląd, kim ty naprawdę jesteś, po prostu jesteś sobie w tym ciele na chwilę. I wtedy jest takie odpuszczenie, zrozumienie i tak zwany śmiech Buddy, który zaśmiał się z tego wszystkiego, jak to się wszystko w nim tak w jednym momencie urzeczywistniło. I takich śmiechów możesz mieć kilka, kilkanaście w swoim procesie. Nie jest powiedziane, bardzo wiele mamy takich momentów, kiedy wszystko wydaje nam się radykalne i śmieszne i, i takie bez sensu, jakby ta trudność i ciężkość życia wydaje się wtedy być taka, taka nic nieznacząca. Nie każdy jest budą, nie każdy po pierwszym takim wglądzie od razu dozna oświecenia. Mamy tutaj do zebrania to, co mamy do zebrania, do doświadczenia to, co mamy do doświadczenia. Więc pielęgnujmy w sobie cały czas tą ciszę wewnętrzną. Działajmy w zgodzie z tym, w co chcemy wierzyć, w co wybieramy wierzyć. Może nie chcemy, bo to znowu jest kreacja chcenia. A my tutaj po prostu wybieramy, w co wierzymy, tak? W co wybierasz wierzyć? W co wybierasz wierzyć na swój temat? W co wierzysz, kim wierzysz, że jesteś. Powtarzaj to sobie od samego rana. Zacznij takie afirmacje. Pielęgnuj to i noś to w sercu. Co wierzysz, kim jesteś? Kochani, ja wiem, że to jest mega trudne, mega ciężkie. Ja, ja wiem, a ja cały czas pracuję w, między ludźmi. Ja cały czas poruszałam się w wielkich miastach i. Jakby takie było moje życie, jednak w sobie cały czas wracałam do siebie, wiedziałam, że to wszystko jest. To wszystko jest po prostu doświadczeniem. Oczywiście, dawałam się wkręcać, i nadal się daje wkręcać, ale to już ma zupełnie inny odźwięk teraz. Jest dużo takiego lęku przed nieznanym, też, jak to będzie, jak rzeczywiście, dojdzie do tego zjednoczenia z duszą w ogóle, jak to się stanie, jak relacje się zmienią tak dalej. To w ogóle te lęki trzeba po prostu zobaczyć, kochani, bo każdy ma z nas nosi lęk przed nieznanym, każdy z nas się czegoś boi, każdy z nas ma jakieś rozterki i nie wie, co będzie dalej. Po następnym etapie, kiedy znowu coś tam, coś nowego odkryjemy, znowu jakiś wygląd się wydarzy. Boimy się tego, nie znamy tego. No więc przyjmijmy ten strach, bo z nim po prostu trzeba nauczyć się obcować, nauczyć się z nim być, nauczyć się po prostu na niego patrzeć i po prostu go przyjąć. Tak będzie. Nie, nie wiadomo. Nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo, jak się z tym poradzimy. Dla duszy wszystko wydaje się takie proste i łatwe. Ona po prostu rzuca pomysłami, rzuca tutaj ideami. Ma jakiś pomysł, ma jakiś plan. A tutaj człowiek potrzebuje naprawdę ze sobą zrobić dobry, dobry porządek, żeby to wszystko tutaj wdrożyć i ucieleśnić i wdrożyć w tą materię. Materia jest ciężka. Potrzebuje trochę czasu, żeby te energie, te wysokie energie tutaj oczyściły to wszystko. Hmm. A to tylko dlatego, że to zajmuje czasu, nie, nie warto z tego rezygnować, bo ten czas i tak upłynie, kochanie. Jest taki piękny cytat, nie pamiętam, kto go, kto go stworzył, ale bardzo lubię ten cytat: że nie warto rezygnować z czegoś tylko dlatego, że to wymaga czasu. Ten czas i tak upłynie. A my żyjemy w tym wymiarze czasu liniowego, żyjemy w tym wymiarze. I określajmy to, dokąd zmierzamy, określajmy nasze cele, miejmy nasze wizje, żyjmy, ty żyjmy tymi marzeniami, wizjami. Po prostu miejmy je w sercu, nośmy je w sobie, zapisujmy, ja jestem pisarką, ja lubię pisać, się upisałam tyle w życiu. Bardzo lubię, więc to jest moja kreacja, pisanie. Ostatnio mniej, ale, ale lubię, jakby pielęgnuję to w sobie. Ostatnio obrazami, wizualizacjami, jakby to się samo tak pojawia u mnie. No więc tak kochani. Nie uciekajmy od tej podróży. Bo cały czas w niej jesteś. Więc pamiętaj, że to ty masz odpowiedzialność tego. Nie daj się wkręcić w pułapkę, że coś się samo zadzieje, bo tutaj potrzebna jest Twoja wola. Absolutnie Twoja wola, cały czas pielęgnuj to. Twoja wola, żeby rzeczywiście mieć inne życie, a to się dzieje naprawdę. Naprawdę nowy świat się zadziewa już teraz, nowe życie. Wszystko sięga innego wymiaru, teraz wychodzimy już. No. I tutaj Twoja wola ma znaczenie, dlatego, że Bóg tak bardzo nas kocha, że nawet jak ma jakieś plany dla Ciebie, jakieś tam były założenia i gdzieś tam, ja tak przynajmniej miałam, miałam takie złudzenie, to jest właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, mi umykło. Miałam takie złudzenie, że no przecież skoro ja wiem, kim jestem, no to Bóg na pewno znajdzie pomysł na to, żeby to jakoś zrealizować. Jednak... To były pułapki, w które dawałam się wkręcać, i bardzo szybko przechodziłam wtedy do działania w tym kierunku. Brakowało mi często konsekwencji i wytrwałości, chociaż na zewnątrz, jak ludzie na mnie patrzyli, to mówili, że jestem bardzo wytrwała i cierpliwa. Jednak, no wiem, wiem że mam te cechy w sobie: cierpliwość i wytrwałość wypracowane już mocno, ale potrzebuję jeszcze mocniej nad nimi pracować i jeszcze więcej od siebie wymagać. Dlatego, że im wyżej jestem, tym więcej od siebie po prostu wymagam. Więcej ode mnie jest wymagane, tak jakby. To jest to, co się tak samo dzieje. Nikt tutaj nie, nie narzuca mi bata musisz, musisz więcej od siebie wymagać. To nie jest tak. To dzieje się tak naturalnie po prostu potrzebujesz rosnąć. I to jest naturalny proces jakby element ewolucji że rośniemy, wzrastamy. Więc te cechy, które mamy w sobie wypracowane, które ktoś kiedyś mówił, że mamy, bo to też można uciec w taką pułapkę, pojawia się druga przestrzeń. Widzicie jak to jest, jak to płynie, jak do was mówię? Więc kiedy czasami ludzie do nas mówią, ale ty w ogóle super sobie radzisz, w ogóle zawsze byłaś taka dzielna, szłaś do przodu i w ogóle, to można czasami osiąść na chwilę na laurach. To też jest taka kolejna skrajność. Można usiąść na laurach i powiedzieć: No dobra, no przecież tyle już roboty za mną, to sobie na chwilę odpuszczę, nie? To sobie, to się na chwilę wyluzuje, to, to na chwilę sobie po prostu odpocznę w cudzysłowie, tak wewnętrznie w sobie, nie? I pozwolę sobie po prostu, żeby życie płynęło, a ja nic nie będę tu robić. I to też ma sens, to też jest zabawa, to też jest ciekawe. Nie, nie ma tu w ogóle żadnego osądu z mojej strony, ani mnie samej, ani w ogóle życia żadnego człowieka. To jest po prostu ciekawa obserwacja, do której się uśmiecham. No więc można osiąść na tych laurach, bo myślimy, że skoro in, inni ludzie widzą w nas cechy, które są jakby chwalebne i fajne i w ogóle i pomagają innym uwierzyć w siebie, no to znaczy, że już jakiś tam etap mamy za sobą, i można się na chwilę zatrzymać. To ma sens, to miało sens i to zawsze będzie miało sens, cokolwiek uwierzysz. Jednak to wszystko zależy teraz od Ciebie, bo stoisz w momencie wyboru, czy rzeczywiście rozumiesz i tak bardzo czujesz, że, że ta ewolucja dzieje się cały czas. I to, jak jesteś zaangażowany, zaangażowana w ten proces, zależy od tego, jak szybko doświadczysz siebie bardziej i bardziej na tym poziomie, na którym tylko ty możesz siebie doświadczyć, na tym poziomie, jak ty możesz siebie doświadczyć, bo nikt nie może ci opowiedzieć, jak będzie wyglądało to doświadczenie Twoje, bo ono będzie zawsze Twoje. Moje słowa mogą być tylko wskazówką do tego, jak może życie wyglądać i jak życie inaczej wygląda jak po prostu robienie rzeczy inaczej wygląda jak takie zwyczajne życie można sobie pomyśleć że mam nudne życie zwyczajna praca wracam do domu jestem ze sobą i można by pomyśleć kurczę w ogóle o co chodzi nie jak można być szczęśliwym w takim życiu jak ludzie są bardzo pochłonięci robieniem rzeczy Zazwyczaj takich, które po prostu tylko ich rozpraszają od siebie samych, czyli odciągają różne aktywności społeczne, różne jakieś tam historie. To też ma sens, to też pomaga, tak jakby to jest niezwykłe, ale naprawdę patrząc na ten szerszy obraz, to wszystko pomaga nam tutaj wzrastać. Jednak, im więcej jest takich aktywności, które naprawdę. Mm, bo są aktywności różnego rodzaju, są aktywności nałogowe, takie, które robimy, bo po prostu już mamy taki drukowany program i mamy przywiązanie do tego. Więc to rzeczywiście jest ucieczką i może nas pogłębiać. Ale są takie aktywności, jak czasami możemy myśleć, że to jest nałogowe, jak na przykład sport, też może być. Ale jednak, koniec końców, jeśli chodzi o ciało, bardzo nam to pomaga. Albo aktywności takiego rodzaju jak zdobywanie wiedzy, uczenie się. Też to nam bardzo pomaga. Jak będzie przesyt, i ja, jeśli masz kontakt ze sobą, będziesz wiedzieć, kiedy jest etap, żeby powiedzieć stop. No, no więc tak to jest, kochani. Więc na czym ja to skończyłam, bo zaczęło się o tych aktywnościach? No, wydaje mi się, że tutaj dużo przekazów jest, dużo słów, dużo takich nowych wiadomości, może nowych, starych, nie wiadomo, albo starych, inaczej ubranych, inaczej powiedzianych. Zawsze pamiętaj, zawsze pamiętaj, że ta ewolucja się dzieje w Tobie cały czas, i to Ty decydujesz o jej przebiegu, to Ty decydujesz o tym, jak chcesz i jak doświadczasz życia. To Ty o tym stanowisz. I przypominaj to sobie w każdym momencie swojego życia, bo teraz jest czas kreacji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Więc świadome istoty świadomie kreują i wybierają świadomą kreację. No tak to kochanie wygląda. Takie to życie. I też jest taka jedna kwestia, ale o tym już będę mówić w następnym filmiku. Już będę zbierała tematy na następny filmik. Zostawię tutaj, bo tu, za dużo nie może być też na raz. Zostawiam tutaj ciebie z tym, co powiedziałam. bądź w sobie, bądź w ciele posłuchaj sobie tego kilka razy jak coś cię zatrzymało daj spację, zanotuj sobie posiedź czasem jedno zdanie a otworzy nam tyle nowych drzwi ja wiem jak jest ze mną w procesie jedno zdanie czasem a otwiera mi tyle drzwi i kiedy my brniemy dalej chcemy więcej, więcej to nie pozwalamy na integrację tych wiadomości na wci wcielenie wdrażanie ich w życie to jest ważne, ta cisza jest niezbędna wszystko wszystko musi być w harmonii, w balansie. Ja się ciągle tego uczę, kochani. Ja się ciągle tego uczę. Ale wychodzi mi, tak jak mi wychodzi, tak mi wychodzi. No. Przytulam Was mocno, życzę wszystkiego najwspanialszego. I do zobaczenia już niedługo znowu. Pa, pa.